Czołem, a witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj z tej strony Drozo, a my jesteśmy na murach. My jesteśmy na murach Razahaj, czyli potocznie zwanych Walsami. Jest to bardzo popularna miejscówka. Jeżeli tylko ktoś uzyska tutaj dostęp, to często to miejsce jest zajęte, głównie exp się tutaj w teamie, wtedy jest świetny exp. Można też przy okazji zarobić, a więc jest to oblegana miejscówka, no i jak najbardziej trzeba zrobić szybko dostęp do niej. Oprócz tutaj murów, na których jesteśmy, w pobliżu też często expi się na lizardach, które chodzą w bardzo dużych grupach na powierzchni. I też jest pałac na Razahari, który też jest, gdzie tam też jest bardzo dużo mobów i też często ludzie tam expią ze względu na szybkie levelowanie. Może robić power gaming, no i jak ktoś chce, może też profitować. Ale po pierwsze, jak się dostać tutaj w to miejsce? No, trzeba mieć ukończoną ósmą misję Wrath of Emperor Quest, czyli popularnego WOTA. Będziemy musieli mieć siódmą misję ukończoną, wtedy już będziemy mieli dostęp tutaj do tych murów. Ale zanim będziemy mogli w ogóle zacząć WOTA Quest, będziemy musieli zrobić też parę innych questów. Są to tak naprawdę podstawowe questy, które się wykonuje zaraz, jeżeli tylko można je wykonywać. No ale jest to trochę czasochłonne. A więc, żeby w ogóle zacząć WOTA Quest, musicie zrobić New Frontier Quest. Nie cały, co prawda. Wystarczy wziąć misję na Mortal Kombat. Nie musicie jej mieć zrobionej, ale musicie ją wziąć. Musicie mieć ukończone Children of the Revolution plus jeden dzienny task w tej misji o nazwie Supplies. No i musicie mieć też zaczętą dziewiątą misję questu The Ape City. No i jeżeli to macie, to będziecie mogli wziąć WOTA Quest i jak już zrobicie siódmą misję WOTA Questu, będziecie mieli tutaj dostęp. Ja tutaj tak naprawdę jestem pierwszy raz solo, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Nie będę brał jakoś więcej mobów niż powiedzmy 3-4 na klatę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ja chcę też, żeby ten huncik był taki w miarę spokojny, bez jakiegoś szaleństwa, żeby pokazać Wam, jak to tutaj normalnie wygląda. Generalnie to miejscówka jest przeznaczona lub świetnie się tutaj expi w teamie, a tak naprawdę jeden team jest najlepszy do tego, czyli EK plus ED. Jest tutaj bardzo dużo tych drakenów co chwilę, więc spokojnie nawet na wieżyczkach można brać 7 albo 8 w niektórych na klatę. ED wtedy was leczy i używa Avalanche. Wtedy jest exp jest przezajebisty. Jeżeli znacie jeszcze tą miejscówkę i wiecie, jak tutaj szybko się poruszać, to już jest w ogóle rewelacja. No i zbieramy tylko grubsze rzeczy, zostawiamy resztę i robimy sobie taki power gaming. Ja tutaj chodziłem z ED, więc co prawda to było już bardzo dawno, bo to było jeszcze przed 300 levelem. W ogóle EK może tutaj z dobrym ED spokojnie, tam jak już 200 level mu wskoczy, to jak jest ogarnięty ED, to spokojnie mogło tu już huncić. W ogóle jaka jest struktura, powiedzmy, tych Walli. A one mają parę poziomów. Na każdych poziomach, właśnie tak jak tutaj jesteśmy na jednym z nich, co chwilę pojawiają się drakeny, więc jeżeli jesteśmy z ED, no to oczywiście Knight biegnie, bierze wszystkie, ile się da tylko na klatę i druid go leczy i rzuca Avalanche. No i co chwilę, co jakiś czas są wieżyczki, tak jak tutaj, jak widzimy, że są schody na górę, to tam wchodzimy na wyższy poziom i od razu mamy 6, 7, 7 mobów, możemy od razu zebrać. Po nas wchodzi druid, no i rzuca Avalanche i nas leczy. I później od razu wchodzimy na jeszcze wyższy poziom wieżyczki i tam robimy dokładnie to samo. Jest dużo mobów, EK bierze je na klatę,
AED go leczy. No i aż dojdziemy do najwyższego poziomu danej wieżyczki, robimy to samo i później schodzimy do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy wchodzić na tą wieżyczkę i idziemy dalej, tak jak ja tutaj idę. Bierzemy, zabijamy wszystkie drakeny, dochodzimy do kolejnej wieżyczki i wchodzimy na wyższy poziom i zabijamy wszystkie potwory, jeszcze wyższy poziom i tak na samą górę wieżyczki, później schodzimy na dół do tego poziomu, gdzie tutaj jesteśmy i idziemy dalej. To jest najszybszy taki sposób. Jeżeli macie to ogarnięte, no to możecie bardzo szybko exfić, bo na każdej poziomie wieżyczki od razu macie po 7-8 drakenów nawet. Więc jest to najszybszy sposób expienia. Właśnie wypadł nam Spell Weaver Rope, które kosztuje, jak dobrze pamiętam, 12k u Lailane na Edron. No więc, tak jak mówię, zbieramy stąd tylko ten grubsze itemki, platynkę, jak coś ciekawego nam wypadnie. Ja sobie tutaj jeszcze zbieram czasami, jak się manasuje, drobniejsze rzeczy. Ale ja mam taki styl, że nie lubię zostawiać jakoś szczególnie kasy, nie lubię też jakiegoś wielkiego power gamingu, no chyba, że jest Double X Week na przykład, albo jakiś voucherek, albo mam jakiś voucherek, to wtedy jak najbardziej tak. O, dobra, teraz nam wypadł tutaj Focus Cape, więc spoko. Możemy to sprzedać też na Edron u Lailane za 6k. Dobra, no i tak lecimy sobie powoli i wybijamy to wszystko. W ogóle drogę do tych woli, do miejsca, w którym zaczynałem ten filmik, oczywiście podepnę Wam w komentarzach. Nie chciałem, żeby ten filmik był jakoś szczególnie duży, bo, no, jakże tak powiem, wydawało mi się, że jednak samotny Knight tutaj, żeby przejść te mury chociaż raz dookoła, i chociaż zrobić jedną wieżyczkę, żeby Wam pokazać, jak to jest, to trochę czasu mu zajmie. Stwierdziłem, że zrobię sobie takie jedno kółko dookoła tych woli. One są bardzo długie, więc to na pewno trochę potrwa. I wejdę na jedną z wieżyczek, żeby Wam pokazać właśnie, jak to wygląda ta taktyka, że się wchodzi na wieżyczkę, tam jest dużo mobów i tak dalej. To, co wcześniej tutaj Wam powiedziałem, jak wygląda ta taktyka. No i co do mobów, to na wallsach to tak naprawdę występują lizardy na tych niższych partiach, a na wyższych, tutaj gdzie ja chodzę i wyżej, to występują tak naprawdę dwa moby. Są to Draken Spellweaver i Draken Warmaster. Ten silniejszy to jest ten Draken Spellweaver, ten, który używa magii. Ma on 5000 HP, czyli sporo i daje nam 2600 expa, ale nie to jest jakby najgroźniejsze u niego, bo on po prostu mocno bije, dość mocno bije z czarów, więc na niego trzeba bardzo uważać. Ich jest zdecydowanie mniej, bo więcej jest tych słabszych drakenów Warmasterów. Ale co jeszcze o tym Draken Spellweaver trzeba wiedzieć, to jest to, że jest całkowicie odporny na ogień i ziemię, więc nie używamy tych runek, tej magii i częściowo też na śmierć, ale wrażliwy, jak to każdy mob, który czaruje, na fizykę, wrażliwy jest też na świętość, energię i lód. Draken Warmaster ma mniej, dużo mniej HP, bo ma 4150 HP, daje nam tylko troszkę mniej expa, bo 2400 expa. Jest podobnie jak ten Draken Czarodziej, odporny na ogień i ziemię i częściowo, ale dość, mimo wszystko bardzo, dość mocno odporny na śmierć. Dobra, mamy tu, ma czerwone i ciężko go skończyć, bo w odróżnieniu od tego czarodzieja Drakena, Draken Warmaster jest odporny częściowo na fizykę. Będziemy, trzeba się trochę podmanasować, bo mało mam many. No i tak jak widzicie, sobie tutaj biorę max 4. Mógłbym wybrać więcej zdecydowanie na klatę, ale
Nie chcę tutaj, nagrywając ten filmik, jakoś szczególnie się skupiać na swoim pasku życia. A takie 4-3 to spokojnie na lajcie się zabija. I powiem wam szczerze, że w miarę przyjemnie się tutaj expi, muszę powiedzieć. Ja tutaj bardzo dawno nie byłem, bo mówię, gdzieś przed 300 levelem z jakimś ED. Później już tutaj jakoś nie chodziłem, a tym bardziej nigdy nie byłem tutaj sam. Ale może tutaj sobie wrócę, tak już nie nagrywając filmik, tylko dla samego siebie, żeby sobie z nudów po expicie, jeżeli znajdę w ogóle, gdy ten eks będzie wolny. A teraz właśnie wypadł nam za Oleksy. No więc fajnie. Widzicie, że dość często tutaj wypadają itemki co chwilę. Za Oleksy sprzedamy sobie u Esrika za 14k. Tylko oczywiście będziemy my musieli zrobić do tego jeden z questów, żeby móc u niego sprzedawać, ale jeżeli nie będziemy mogli u niego sprzedać, to na markecie to zawsze chodzi między 13 a 14k, czasami nawet powyżej 14k, około 15 można sprzedać. Dobra, lecimy sobie dalej. Jak to wygląda na mapce? No, jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie, więc jeżeli ktoś by tutaj chciał przyjść sam, jakiś knight, to musi się zaopatrzyć dość dużą liczbę manasów. Ja generalnie noszę około, że zawsze noszę 2000 manasów i jakieś 300 Supreme Health Potion, tych nowych potionów. No i to mi zawsze spokojnie wystarcza, czy jestem na banucie głęboko, czy tutaj na jakieś. Jeżeli jestem na banucie, to jakieś 1,5 godziny mi dostarcza. Tutaj, jak widać, manasy idą też dość szybko, ale myślę, że też na spokojnie, na godzinkę by expa tutaj starczyły, jak nie lepiej. Dobra. No to dalej idziemy. No i tak właśnie wygląda ta struktura tych komnat. Tu, gdzie są te wieżyczki, tak jak w tym przypadku, gdzie są schody w dół i w górę, to w górę pójdziemy sobie na wyższe partie wieżyczki i wallsów. A niżej to dojdziemy do lizardów, które chodzą tam na powierzchni i stamtąd już jeszcze niedaleko do wyjścia jakby z tej miejscówki. Dobra, zabici. Podmanasujmy się troszkę. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Trochę mało, no ale dobra. Jakbym brał więcej na klatę, to myślę, że spokojnie te mury można by było szybciej zrobić, zdecydowanie szybciej nawet. Ale nie chcę jakoś bardzo robić sobie waste, bo wydaje się, że mimo wszystko będę miał mały, lekki waste na razie. Ale myślę, że spokojnie tutaj nawet sam night, ja jakbym sobie był skupiony na proficie, to bym spokojnie był w stanie sobie zrobić profit. O, wypadły Zao Shoes, które też sprzedamy u Esrika za 5k, z tego co pamiętam. No ja myślę, że już jesteśmy gdzieś w połowie tych murów, tam widać już koniec. I na końcu, jak będzie jakaś wieżyczka, to wejdziemy sobie na chwilę na wyższe partie, żeby zobaczyć, jak tam. Jak to wygląda tam wyżej? No, jeszcze co do tego jednego moba Drakena Czarodzieja, to on znika czasami, więc czasami trudno powiedzieć, gdzie on jest. Więc najspokojniej, jak Exorius żyje, to on się pojawia. A inni to jakimś czarem obszarowym najlepiej użyć. To też się pojawi. Na przykład Awa ED. O, zobaczmy. Tak jak widzieliście albo nie widzieliście, no to ja tutaj miałem 950 tysięcy expa na godzinę, czyli prawie 1 milion expa na godzinę przy takim dość spokojnym expieniu, więc jakby ktoś chciał tutaj
robić sobie waste, ale zrobić power gaming na przykład i nic nie brać tak naprawdę z mobów i tylko biegać, to zdecydowanie więcej może zrobić expa na godzinę. A w teamie to już nie mówię. Dobra, lecimy sobie dalej. Powiedzmy może coś o locie, jakie rzeczy tutaj są najlepsze, co możemy wylocić. Więc jeżeli chodzi o najlepsze itemki, czyli powiedzmy wszystkie, które mają powyżej 5K, które możemy sprzedać od 5K wzwyż, to najlepszym itemkiem to jest Ring of the Sky, którego pchniemy za 30K. No i leci tak naprawdę prawie cały Zao set, czyli Zao Lexy lecą, co nam wypadły już za 14K. Zao Armor może nam polecieć też za 14K. Zao Rope za 12K. Drakinata może nam też polecieć, którą sprzedamy za 10K. Co jeszcze było? Tower Shield 8K. Zao 6 nam wypadły też i kosztowały 5K. Focus Cape nam wypadł, kosztował. O, Magda pisze. Focus Cape 6K kosztował. Możemy też wylecieć Draken's Trophy, które sprzedamy za 15K. I Spellweaver Rope, które też nam wypadło za 12K. Jeżeli będziemy mieli naprawdę dużo szczęścia, to poleci nam na przykład Bamboo Leaves. O, teraz nam poleciała na przykład Tower Shield. Jak będziemy mieli szczęście, możemy wylocić Bamboo Leaves, dzięki któremu będziemy mogli oswoić sobie pandę albo to sprzedać jak to woli, albo może nam wylecieć też Harness. Ten itemek pozwoli nam do oswojenia Draptora, tylko że one lecą bardzo rzadko, więc nie ma co się nastawiać, że od razu w pierwszym huncie na przykład nam to poleci. Chociaż też jest taka opcja. Dobra, no to bijemy sobie dalej. No, weźmiemy sobie trochę kasy. Platynkę zawsze można wziąć. Jak się nigdzie nam się nie śpieszy, więc po co robić sobie waste? Dobra, i następna wieżyczka tutaj jest. Albo zejście w dół, jakbyśmy chcieli wyjść stąd. Oczywiście na drakeny możemy wziąć sobie Taska, Uodamsa. Będziemy musieli zabić 900 drakenów. I po zabiciu ich dostaniemy aczka, dostaniemy achievement Enter the Draken. Dostajemy 30 tysięcy expa, 3 punkty do rankingu i będziemy mogli się spotkać z bossem Paze the Pauperizer, że kto jakby robi nazwy, kto wymyśla nazwy tych bossów i tych miejscówek, zwłaszcza tutaj. Nie wiem, ja nie wiem, jak je wymawiać tak naprawdę. No, ale będziemy mogli spotkać się z tym bossem. A jeżeli chodzi o lot z tego bossa, to już naprawdę bardzo dobry, bo oprócz tego, co leci ze zwykłych drakenów, to z bossa może nam na przykład polecieć Blade of Corruption, którego sprzedamy za 60K. Akurat go sprzedamy u NPC Gnomission, czyli tam u gnomów, ale dopiero po zrobieniu 20 razy Warzone, więc nie wszyscy będą mogli to od razu sprzedać, dopiero jak zrobimy to 20 razy. No ale także siak na markecie też sprzedamy to godnie. Może nam polecieć Elite Dragon Mail z tego bossa, którego sprzedamy za 50K, Dragon Stale Mail za 40K, Zao Sword za 30K, Twice Slicer za 28K, Sai za 16,5K, albo na przykład Swampler Armor za 16K. Więc te itemki już są naprawdę drogie, więc myślę, że warto chodzić też sobie na tego bossa, żeby go ubijać. No i w ogóle, jeżeli chodzi o taski Adamsa, to nawet jeżeli mamy już ten najwyższy poziom, mamy 100 punktów, to
Zawsze lepiej wziąć, zrobić jakiś taska, bo co jakiś czas możemy sobie pójść, zabić bossa i będzie praktycznie gratisowa kaska jakaś. A my tu już jesteśmy prawie na końcu tych murów. Czyli one okrążają całe miasto. One są bardzo długie, bo to miasto jest duże, tak naprawdę. Jest to bardzo duża miejscówka. No więc jeżeli chodzi o mury, to jest miejscówka, gdzie najwięcej jest drakenów, ponieważ jest tutaj wiele poziomów i spokojnie tutaj jest po... możemy nawet po 5, 6, 7 na klatę brać. Więc taski się robi tutaj w miarę szybko, zwłaszcza jeżeli robimy to w teamie, jeżeli mamy jakiegoś ogarniętego ED, to w miarę szybko możemy zrobić tutaj taski u Adamsa, dlatego też musimy zabić ich aż 900, czyli jest to dużo. Tak samo zresztą jak Sea Serpenty, tam też trzeba ich zabić 900, ale jeżeli mamy dostęp do Sea Serpent Cave'u, no to tam ich jest bardzo dużo, więc jakby zabijanie i robienie tego taska w miarę szybko idzie. O, myślę, że tutaj sobie za chwilę wejdziemy na tą wieżyczkę i później zejdziemy na dół. No nic, szkoda, tylko dwa drakeny, więc trochę mało. Trochę szkoda egzoli na to, no ale no nie da się inaczej. Znaczy da się inaczej zabić, ale będzie to bardzo wolno szło. No a jeszcze w międzyczasie nam tutaj drakinata wypadła, więc już jest nieźle. Jak widzicie, w miarę jedno kółeczko zrobiliśmy, a lot już nawet poleciał godny. Dobra, weźmy sobie to. Zobaczmy, co jest na dole. Myślę, że tędy będziemy spokojnie wychodzić. Zgnijmy sobie jeszcze raz. Okej. Dobra, no to tak jak obiecałem, jeszcze wyjdziemy sobie, żeby zobaczyć jedną wieżyczkę. Czy to są tak naprawdę kolejne poziomy Woli i na samym końcu jest wieżyczka. Ale właśnie taktyka jest taka, że idziemy jednym poziomem, wchodzimy sobie właśnie na taki poziom tutaj wyżej, wybijamy, jak widzicie jest ich tutaj dużo, teraz wziąłem raz, dwa, trzy, pięć na klatę, szósty jeszcze tam jest i wchodzimy tu taki, wchodzi tutaj EK i idzie, biegnie do środka komnaty, bierze wszystkie drakeny na siebie, ED wchodzi za nim i bije z Awa. I tak na samą górę, że idziemy do wieżyczki i jak to wyczyścimy, schodzimy do swojego tego głównego poziomu i lecimy sobie dalej z huntem. No. Co to nam jeszcze zostało? Jeden. Ciekawe, czy coś tutaj może wypadło. Robiliśmy ich 7 albo 8. Więc zobaczymy. Napadaj. No, zniknął. Jest. Dobra. Kasa, tutaj kasa, jedzonko, dobra, nic ciekawego na razie nie ma, dobra, no ma nasujemy się, no i jedziemy wyżej. I to jest już właśnie wieżyczka, tam już wyżej nie da się wejść. No co jest? Nie mogę zadać ciosu. Okej, tam chyba byłem w stoku z jednym drakenem i nie mogłem nic zadawać. Zobaczymy teraz. Dobra. No i zobaczcie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja widzę siedem. Siedem drakenów. Więc taki jajka tutaj sobie wchodzi. Tylko nie może dać się trapnąć przy drzwiach, tak jak ja tutaj teraz. Tylko biegnie do środka komnaty, bierze wszystkie moby na siebie i za chwilę wchodzi ED. I exp jest niesamowity wtedy. Ciekawe, czy to jest 7 czy 8. Wydaje mi się, że tu jest 8 jednak tych wszystkich drakenów, więc tutaj wszystkie by wziął na siebie EK. A kiedyś tutaj byłem na środku i ale nie miałem 8, tylko mniej, bo już było coś zabite i wywaliło mojego ED. No i było nieciekawie, bo byłem na niższym levelu, ale udało mi się, byłem w stanie jakoś w miarę się leczyć. No i później czekałem, żeby się nie zrespiły te drakeny, aż wróci mój ED, bo miał po prostu jakiegoś kika.
No ale to wszędzie, jak się już tak expi na jakimś mocniejszym expowisku, jeżeli ci padnie ED, no to już jest duży problem, więc ED zawsze musi się leczyć, musi uważać na siebie, a nie na ITA w pierwszej kolejności. Bo jak padnie wam ED, no to wy już sami też nic nie zrobicie. A Knight zawsze ma większe szanse na przeżycie. No i w ogóle, jeżeli już jesteście z ED, to jak już macie je na sobie, jak ED jest ogarnięty, to od razu jak pierwsze padną te mobki i są obok was jeszcze inne, to wy od razu już przeszukujcie ciała. Nawet jeżeli nie wszystkie te moby zostały zabite, ponieważ ED jest w stanie was wyleczyć, a wy nie będziecie tracić czasu na później przeszukiwanie tych ciał. No i teraz schodzimy już coraz niżej i będziemy szli do wyjścia. Pokażę wam wyjście. Że ten filmik już jest taki dość długi, więc ja będę starał się po prostu pójść w jakieś miejsce bezpieczne i tam skończyć ten filmik. A drogę tam do miejsca, w którym zaczynałem, to wam pokażę w innym filmiku. Podłączę wam linka tam. Teraz schodzimy na dół. Jeszcze się pomanasujemy trochę. Dobra, no tu są jeszcze drakany, ale już widać jest jeden lizard. Więc już teoretycznie jest coraz łatwiej. No, na lizardy też często ludzie polują tam na powierzchni. Też często jest to zajęte, ale tych lizardów też jest bardzo dużo tam, więc spokojnie też można sobie huncić nad parę osób. Dobra, weźmiemy kaskę, jest coś. No nie ma. No i niżej wchodzimy. No i tu już jest przewaga lizardów. Jeden jest draken. No ja powolutku będę kończył ten film, bo tutaj zaraz pójdziemy w lewo, tam gdzie mam mapkę odkrytą, tam jest taka łódź i tam coś spokojnie, bezpiecznie mogę i wylogować i zakończyć ten film. Mam nadzieję, że się podobało. Zdecydowanie jest dłuższy ten filmik niż większość poprzednich, no ale X był trudniejszy i przede wszystkim dłuższy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie coś po sobie. Ja się będę z wami żegnał. Popatrzcie, ile ich tu jest w tym jednym miejscówce tych lizardów. Można ubijać masowo. Dobra, trzymajcie się. Cześć.